Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, o matko, z Shoguna Total War 2, ale tutaj chętny do służby. Mój panie, syn jednego z swoich najwierniejszych poddanych, znakomity wojownik, jak mi powiedziano, pragnie dowieść swej przydatności dla naszego rodu. Życzy sobie uzyskać sposobność dowodzenia twoimi świetnymi żołnierzami w bitwie. Armia potrzebuje dowódcy, aby skutecznie walczyć. Damy mu szansę, aby dowiódł, co jest wart. Gorliwość tego człowieka jest godna podziwu, ale w tej chwili nie potrzebujemy jego usług. A spróbujmy. Why not? Mamy teraz generała, niezwykłe wojska, to jest świetnie. No, jo, zamknij. Anuluj. Ja chcę tutaj. Czy ja muszę im zmniejszyć morale armii? Nie zdołał. Pytanie polega na tym, czy ja muszę być z nimi w stanie wojny, żeby zarządzać. Poziom wpływów w tej prowincji jest zbyt niski. Zwiększ swoje wpływy, przynajmniej do 50%. Jeśli zdołasz nakłonić miejscowych suwerenów do posłuszeństwa, obejmiesz władzę nad jego prowincją. Nie oznacza to jednak, że wszyscy żołnierze stacjonujący w garnizonie opowiedzą się po twojej stronie. Pamiętaj, jeśli nie przejmujesz ostatniej prowincji tego klanu, to próba przejęcia prowincji lub części jego garnizonu może zostać uznana za akt wojny. Jak mogę rozszerzyć swoje wpływy? Czy ty robisz jakąś akcję typu, nie wiem, wpływuj? O, tu jest granica. Fukushima. Unzen. Ja i tak daleko nam jeszcze do... Werbunek. Werbung! Ale was z niemieckiego. Zamknij się. Halo, ja nie chcę tutaj podpowiedzi. Niech ona w końcu zamilknie. Dobra, mamy 1600. Warto by było coś kupić. Teraz pytanie, jak tam moja biegłość? Chcemy zrobić taoizm, później wielkie świątynie. I wtedy móc robić wojowników. Pytanie polega na tym, czy jak zrobię Sanktuarium Sinto albo pustelnię buddyjską, to będę mógł. Plus 2 doświadczenia dla wszystkich werbowanych mników wojowników. Plus 1, ale plus 2 morale do jednostek lądowych werbowanych w tej prowincji. 1, 2, 1. Co jest ważniejsze, morale czy doświadczenie? Doświadczenie zdobędą, a morale? Kurczę. Znaczy, jeżeli będą mieć zwiększone morale, to dłużej będą walczyć. Ale jeżeli będą... No, wydaje mi się, że jednak ta... To Sanktuarium Sinto mi się wydaje lepszą opcją, bo no wiadomo. W sumie doświadczenia nie zdobywają z walką, więc będą coraz lepsi. A nie mam pojęcia, jak wygląda kwestia morale. Dlatego zrobimy Sanktuarium Sinto. Co dalej? Może byśmy zwerbowali jeszcze jakichś poborowych z naginatami? Albo łuczników? Czego my mamy tutaj? Armia, halo. Raz, dwa. No mamy trzech łuczników. No dobra, to zrobimy jeszcze tak. Więcej łuczników, więcej padniętych przeciwników dalej. Czy ja cię mogę zamknąć? Czy jest gdzieś opcja interfejs ustawienia gry? Teksty tylko te dźwiękowe. Doradca. Nie będzie tylko tekstowy. Albo w ogóle niech tego nie będzie. Okej. Okay. Czas bitwy. Ja nie chcę limitów czasu. Trudność bitew, normalna. Łącz tryb realizmu.
Nie wiem, co to daje, ale to jest gra, więc nie wiem. No dobrze, niech zostanie tryb realizmu. Chyba chodzi o męczenie się jednostek. No dobrze. Kurde, ja bym chciał tu jakoś zareagować, ale nie za bardzo wiem jak. Chciałbym tutaj Fukushima. Halo, Fukushima. Halo, sąsiad, ty. Soma. Uczyń wasalem. Złóż propozycję. Obrażasz nas. No i bardzo dobrze. Fuck you. Okej, okay, nie wiem zbytnio jak tutaj to ugryźć. Ja mam nadzieję, że z czasem się troszeczkę bardziej rozjaśni. Problem polega, że trochę czasu nam ubywa. Właśnie, tutaj w handel z tym. Z cesarzem. Kurczę, w sumie czy jak ja go tutaj osadzę, to on będzie handlował z nim, czy on będzie sobie po prostu kurwa stał jak taki cap? No tego akurat nie wiem. No i świetnie. No dobra, nie wiem. O, to chyba się zwiększyło. No to powinieneś tam stać. No dobra, no to stój sobie dalej. Zwerbowano wojownika. Świetnie. Budowę ukończono. W Unzen. Świetnie. Teraz można zacząć tutaj coś ciekawszego budować. Co? Mnisi wojownicy z łukami. Mnisi świta z naginatami. Shirobayashi. Szkoła zwiększa opanowanie wszystkich sztuk. Co jest lepsze? Świta z mieczami i świta z łukami? Czy mnisi? Mnisi mają duży damage, ale ponoć małe opancerzenie. No tutaj świątynia buddyjska się kłania, czyli po cholerę nam dwie. A nie, to jest po prostu miejsce święte. No dobra. A pójdę w mnichów. Mnisi ponoć są dobrze. Wiele kasy nie mamy. Warto by było powoli zdobywać trochę więcej wszystkiego. Tutaj drogi, tutaj... Co to jest? Wytop żelazo. Potrzebny jest wytop żelaza. A jak ja mogę tą sztukę opanować? Wodopługi, tutaj coś, stronek, hodowla, nie rozumiem. Czy tutaj powinno być? Chyba nie. No dobra. Zostały nam 4 rundy do tego, więc powoli się tutaj... Właśnie. A już! Brawo Nabi! Trzeba było sobie kliknąć. Wpływy Fujiwara w Minamoto plus 1. Fujiwara a Tairy. Obecnie zwolennik rodu Fujiwara plus 1. Rodzina panująca sympatyzuje z rodem Taira. Taira! No dobra, Minamoto tutaj nieważne. Rodzina panująca, tak. Tutaj mi rośnie, im spada. Niby dobrze, a jednak tutaj. Czy ja chcę z nimi wziąć sojusz? Pod kontrolą 1/3. W sumie halo cele. Gdzieś tutaj miałem tutaj cele. Chociaż nie wiem, mi się kojarzą te bardziej questy. Cele rodu Fujiwara. Skuteczna propaganda. Brak limitu czasowego. Świetnie. Ja myślałem, że liczba tu do końca to, że tyle mam czasu. No dobra. To znaczy, że możemy sobie na spokojnie tutaj ściemniać. Werbunek armia. Wyjdziecie tu.
Pomierdzie kutasa. Pomierdzie kutasa, tak. Tu mi się robią jednostki, więc no w porządku. No, niewiele jestem w stanie teraz zrobić, więc lecimy kolejną turę. Chciałbym spróbować przede wszystkim dołączyć tamte rejony w sposób ugodowy, pokojowy, bo Honda. Znaczy ja widziałem tam Honda? Honda, Civic. Tenku, tu osioś coś zjadł. Ale to chyba mój brat. Co są to osio? No 43%. I rośnie. No to dobrze. A ty tutaj zmniejszaj morale. No nie zdołał. Ale no powoli, powoli zdobywasz poziom. I to jest coś, co mi się podoba. W ogóle zobaczmy tego Fujiwara Motofusa. Spoko. Soul może rozwinąć swoje umiejętności, gdyż oddał się bez reszty sprawom rodu. Świetnie! A właśnie sprawdzałem. Wybierz nową świtę. Złoty Buddha obniża koszty czynności, minus szansę śmierci postaci w zamachu. Wolałbym mniejsze koszta. Bo póki co na pewno nikt nas nie zaatakuje. Nawet nie wiem, jak bardzo się mylę. A tutaj... Co my mamy? Podstawowe rozkazy, jeden poziom cechy, obrona w polu, lepiej. Plus jeden do morale dla jednostek pod jego dowództwem. Bomba. Bomba. Więcej morale to dobrze. Plus jeden do dowodzenia podczas obrony. Prawdziwa ozdoba domu każdego mężczyzny. Plus jeden do obrony na lądzie. No i bardzo ładnie. Tylko to jest takie strasznie seksistowskie. Ozdoba domu każdego mężczyzny. Merdzi kutasai. Śmiesznie on mówi. No dobra. Mój brat mnie nie zaatakuje. Tu jest luz, luz, blues. Kurde, no mógłbyś se hopie pozwiedzać. Skoro nic nie robisz, se chociaż pozwiedzaj. Dobra. Od góry może mnie zaatakować. Ale to jest mój sąsiad, my się lubimy. Polecano mi, że w sytuacjach sojuszu warto wyciągać z ludzi ich hajs. Panie, na znak poparcia i uznania dla naszej wzniosłej sprawy władca tej prowincji przekazał pod twoją komendę oddział wojsk, które wesprą nas w boju. Co? No. A że co, tutaj? No dobra, no to zapierdalać. Narodziny syna. Każdy mężczyzna potrzebuje dziedzica, by ten kontynuował jego dzieło. Synowie są błogosławieństwem, które zapewni ciągłość rodu. No, pamiętam jak w jedynce mój władca nie zaruchał ani razu, po 20 turach zmarł. O pierdol, to było słabe. Roztropnie jest wybrać broń, nim ruszy się do boju. Miejsce Unzen, flat treningowy. No i bardzo dobrze. Mamy mnisiów. Zwiększą nam do poruszania się, ale czy chcemy? Świątynia buddyjska. Co nam zwiększy? Doświadczenie dla wszystkich werbowanych mnichów wojowników. Plus 2 do zadowolenia. A ja bym wolał... Może coś z kasą? Represji prowincji. Do kolejki werbunku plus 1. Do kolejki werbunku plus 2. Szybkość uzupełniania jednostek. No ale to mam więcej jednostek w obronie. Pole musztry. Strażnik miejski. No ja bym tutaj chyba jednak dodał to pole musztry. Przyda się. Tutaj, czy ja chcę robić drogi? Nie wiem. Ale chcę na pewno tutaj coś. Wytop żelaza. Tu. Dobra, to jest następne w kolejce. No to się przyda. No i tu będzie ten największy problem, bo jak mówiliście mi, a w zasadzie jedna osoba,
że jak mamy kuźnię czy coś, to warto tam jednak budować koszary i wszystko. A ja tutaj, kurwa, poszedłem w co innego. Hodowla koni bojowych. Chociaż może to jest tylko wytop żelaza, a nie kuźnia jeszcze, więc... Co? A tu musiałbym iść. 2, 3, 6. Ja jebie. No dobra. To był taki średni interes. Dobra, zobaczmy tutaj. 200 do zamożności plus 500 do zamożności. Umożliwia werbowanie Juna Socuckę. A tutaj tak, dostarcza jeden żywności. A wy dostarczacie dwa żywności. Magazyn żywności. Plus 210 natury do rozwoju miasta. Plus 5 natury. Każdy budynek. Dobra, pójdźmy w to. Może dobrze robię, może nie. Nie jestem pewien w tym momencie, bo tak, kurde, coś dziwnie mi się teraz wszystko wydaje. Ale mam tutaj świta z naginatami. Świetnie. Ten będzie tutaj 5 lat biegł. 49, czyli jeszcze nie może. Ale przejdź się tutaj. O, widzimy, co tutaj już jest. Więc możemy się spokojnie cofnąć. No, dobra. No, dosyć duży ma ten ruch, siusiak. Okej. Dojdziesz? Jo, doszedł. Nie doszedł. Okej, dobra, lecimy dalej. Nie wiem, mam wrażenie, że trochę tak omecznie z tym. O, nie. Nie. Kurde, teraz. Jeżeli ty mi to przejmiesz, to ja cię zabiję. Zabiję własnego brata. Ja ci kurwa w tym momencie grożę, frajerze. No zakładam, że ci się nie udało. Cioto. Dwa tysiące. To ci kurde pierdolę to. Idziemy na wojnę, chłopie. Kurde, 2000 za to? To ci idę, zrobię im wpierdol i się skończy. Ile wy macie? Armia. Dwóch, dobra, poborowie z naginatami, tutaj coś. No i jeszcze w wiosce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem. No dobra, damy radę na spokojnie. Szczerze, w dupie mam. Anuluj ruch, bo jeszcze nie możesz. Ty. Wręcz łapówkę. Co? Nie! Ty, zindoktrynuj. Człowieka niepewnych swych przekonań łatwo sprowadzić na manowce. Nasz Soł zdołał skłonić wrogiego agenta do porzucenia tej jego misji. Przejebiście. Dobry przyjaciel Soł. No, tutaj w sumie nie zarabia ta prowincja. U nas jest spadek. Czy mimo wszystko chcemy. Ja pierdziel, 5 lat będzie on tutaj dochodził. Chociaż w sumie. Czy to jest mój Kabuto? Nie, Kubot? Nie, Watabe to Kimasu. To jest ten, który został wezwany? Ale nie wiem, rusz. No, trzeba się zwerbować. No dobra. Badania buddyjska. No, warto mi by było posiadać mimo wszystko jakiś hajs. Więc na spokojnie. Teraz przyjdzie mi 1600, więc całkiem okej. Okay. Zostałeś w pierdziel?
O kurde, ale ciota. O kurde. On ma srogo poszarpane wojska. I ceremoniały i rytuały. Idziemy w to, mój drogi. Kurde, no nie dotrę. A czy ty jesteś w stanie przykupić armię? Tylko 39% skuteczności. A gdybyś wywołał rozruchy? Zapanował chaos, nasi sołów wznieśli rewoltę w tej prowincji. Świetnie. Dalej nic. Dalej nic. Zawiązaj prawa przemarszu. Prawo przemarszu. Zaproponuj. Zażądam prawa przemarszu, inaczej ci zagrożę. Nie? Okej. Wypowiedz wojnę. Pierdolę cię. Dziękuję. Dzień dobry, przyszedłem się wpierdolić zniszczenie. A tego nawet nie mam zamiaru przekupić. Szkoda moich pieniędzy. Weź tego siusiaczka i zobaczmy, czy dalej jesteś w stanie iść. O, to ruszaj. Puciu, 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 puciu. Dobra, werbunek. To ty werbuj ich i ich. No matko. Może się troszeczkę przyspieszy? Może nie? Ja jestem ciekaw, gdzie mogę stąd pójść. Dzień dobry! Ja cię nie... O nie! A... To jest armia... Rebelianci! O chuj! Ale jacy oni srodzy są! Wygląda niefajnie. Ty! Nie drażnij mnie. Ty! Nie drażnij mnie. To jest moje! Moje, kurde! Traktat pokojowy? Czekaj, stwórz kontrpropozycję. Twoje żądania. Wymiana zakład. Danina. Danina, nie, nie, nie. Wymiana zakładniego prawo przemarszu. Zażądaj daniny. 3000. Muszę odrzucić twoją. No to trudno, panie. Ja się nie. Mnie to nie boli. O nie. O kurdeż, w pizdziet. Dzień dobry. Przyszedłem zaatakować tę ziemię. Zanim tamten przyjdzie, to będzie boleć. Dobrze. Ale rozgrywkę zobaczymy już jutro, dlatego trzymajcie się, do zobaczenia i cześć w następnym odcinku z gry Shogun Total War. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, łapkę w dół, jeśli się nie podobało. Oczywiście komentarze, co fajne, co poprawić, co wymienić i tak dalej. No i oczywiście lajkujcie, subujcie, udostępniajcie i trzymajcie się dobrze. Cześć!